Drugie pytanie jeszcze. I taki kuratnik, przepraszam. Bok. To mi ale szybciutko. Już no szybciutko, ale przerywają i zagłuszają mi moje myśli. Jesteś poza listą. Tutaj kilku radnych się pytało, między innymi kolega Daniel też, co to za Arustotu nas nagrywa, w jakim celu, drodzy Państwo, pytanie zasadne. Myślę, że panowie najlepiej przedstawią się sami. Myślę, że usłyszymy, kim są, po co nas rejestrują, do jakich celów będzie to wykorzystane. Oczywiście wszystko, co powiemy, może być wykorzystane przeciwko nam, ale niekoniecznie musi. Panowie, proszę bardzo. Witam serdecznie. Tak jest, od razu połączę przyjemne i pożyteczne i też bardzo przyjemne. My jesteśmy z Fundacji Stańczyka. Obecnie prowadzimy projekt monitoringu Rady Miasta i dzielnic Krakowa. On skończy się w przyszłym roku, w sierpniu. Nagrywamy każdą, staramy się nagrywać, bo też nie mamy na tyle sprzętu, tudzież nagrywamy ją na dyktafonie, każdą radę dzielnicy i też każdą radę miasta. Ma to na celu zobaczenie, jak funkcjonują nasze dzielnice, jednostki pomocnicze, a także udostępnienie informacji obywatelom. Docelowo ma to również powstać portal internetowy, na którym wszystkie te informacje zostaną skupione. Państwa sylwetki, radnych miasta również. Chodzi o to, żeby przekazać informacje, które nie są szeroko dostępne obywatelom, a żeby mogli wiedzieć, co państwo tak naprawdę robią, a jeżeli będą chcieli wiedzieć, jak mogą to wykorzystać. I przy okazji, również do tej bazy, ale też do projektu, miałbym prośbę do państwa, aby wypełnić dobrowolną taką ankietkę, którą przygotowaliśmy. A my możemy mieć to, że pan wyciął kolegę z rybkami? Także proszę o sobie przeczytać, ona nie zajmie państwu więcej niż 2 minut. Mam przynajmniej taką nadzieję. O, tutaj spadła. Jeżeli mają państwo czas, to jak najbardziej teraz. Ja uroczyście zamknę sesję. Trzecie. Protokół przyjęty, dziękuję, a teraz podam sesję. Sesja skończyła się w razie. Aha, jeszcze odpowiem może na krótkie pytanie, na jakiej podstawie, bo to może pani... A to nie jest anonimowa? Jeszcze jednej brakuje, to mam tutaj. A dlaczego tutaj jest anonimowe? Jesteś osobą publiczną. Właśnie. Drodzy państwo... Polemizowałbym, że radny dzielnicy jest osobą publiczną. Drodzy państwo, ja też nie. Radny dzielnicy nie jest osobą publiczną. Przewodniczący. Też nie jestem osobą publiczną. Nikt z radnych dzielnic nie jest osobą publiczną. No tylko ostrzegam państwa. Mieliśmy również na początku poprzedniego roku, na początku kadencji taką dyskusję co do nagrywania sesji. Tutaj oparło się to o opinię radców prawnych w kancelarii. Można nagrywać. Natomiast nie wolno w żaden sposób gdziekolwiek publikować tego nagrania. Tylko tutaj może konstytucję przytoczę, na czym się opieramy też. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Rozdział 2, artykuł 61, punkt 2. Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Dlatego mówię, rejestrować państwo mogą, rejestrować jak najbardziej co do tego... Ale przepraszam, to też jest ankieta, też jest trochę, bo państwo na przykład, nie wiem, wypytujecie się o pewne rzeczy. To jest ankieta dobrowolna. Tylko brakuje tak. To, że wyrażam zgodę na dane osobowe, to są dane osobowe. Dokładnie. Drodzy państwo, ja inaczej. Ja to są informacje. Czy to jest... Okej, okay, rozumiem. To jest kwestia tego, że państwo pełnicie funkcję publiczną. Nie, jesteś... ale musimy dorać zgodę na udostępnianie... Oczywiście, państwo, jak najbardziej. Państwo pełniące funkcję publiczną będą potem publikowani na portalu internetowym. Tak czy jak państwo jesteście publikowani w BIP-ie? Tutaj się chyba nie do końca zrozumiem. Rozumiem. Państwo mogą rejestrować... Tak, tak. Natomiast teraz odpowiadam na pytanie tej pani. Państwu nie wolno tego publikować bez zgody każdej osoby poszczególnej. Tak. Bardzo proszę tego pilnować. Mieliśmy tak, mówię, tutaj była długa debata burzliwa na temat przy innych wydarzeniach. I tak stanowi opinia prawna. Myślę, że też Rady Miasta tutaj też państwu będzie służył jakimś... To znaczy my też... Okay. Jeżeli mogę, to pan posłucha dobrze. Zgodnie z ustawą, mam taką ustawę o samorządzie terytorialnym. Tam jest zapis
i ustawa jest jeszcze dużo tego, ustawa warszawska o radach dziennych w Warszawie. I z tych ustaw wyraźnie wynika, że radnym jest radny gminy, radny powiatu, radny miasta na prawach powiatu, radny województwa i radny dzielnicy miasta stołecznego Warszawy. Co to oznacza? Oznacza to, że radni dzielnicy to jest taka nazwa grzecznościowa, a de facto zgodnie z prawem członkowie rady dzielnicy nie są radnymi. I nie ma w żadnym, ja to przerabiałem kiedyś też, nie ma w żadnej ustawie, w żadnym przepisie prawnym odniesienia, które by mówiło, że członkowie rady dzielnicy są osobami publicznymi. W związku z tym, że jest to jednostka pomocnicza gminy, a więc de facto każda jej decyzja musi być zatwierdzona przez statutowy organ gminy, na przykład te pieniądze, które tutaj były dzielone, idą formalnie jeszcze na Radę Miasta i tam są zatwierdzane. Również ci Państwo tutaj de juris, de legis nie podejmują żadnej decyzji, jedynie wnoszą wnioski, opiniują, proponują pewne rozwiązania na rzecz organów samorządowych. W związku z tym traktowanie członków Rady Dzielnicy jak osoby publiczne, czy też jak radnych dzielnicy nie jest zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i rodzi się pewien problem prawny, bo oczywiście Państwo mają prawo wstępu, mają prawo zapoznawania się z działalnością organów publicznych, natomiast wymaganie czy też umieszczanie wizerunków członków Rady Dzielnicy bez ich zgody, czy też danych, broń Boże, osobowych jest naruszeniem prawa. I proszę sobie to sprawdzić, bo cały problem polega na tym, że radni dzielnic krakowskich, nie wiem, sołtysi w sołectwach, członkowie rad osiedla, zarządów osiedla nie są osobami publicznymi i nie ma żadnego odniesienia prawnego do tego, aby taki status posiadali. I ani kodeks postępowania cywilnego, ani KPA, ani ustawy nie dają im takiego statusu. Tyle. To znaczy ja tylko jeszcze może odpowiem na to pytanie. Wydaje mi się, że wątpliwości zostały wyjaśnione, a zatem jako osoby prywatne podejmujecie sami decyzję, czy chcecie podać miejsce pracy, przynależność partyjną, kontakt, prowadzone blogi, konta na portalach społecznościowych fundacji, co do której ja nie spotkałem jeszcze osoby, która byłaby mi w stanie odpowiedzieć na pytanie jasne, precyzyjne, gdzie dokładnie, precyzyjne zostaną użyte wasze dane. Ja bym chciała się zapytać pana w ogóle, co to jest za fundacja, czym się wy zajmujecie? To jest fundacja Stańczyka. Prowadzimy działalność monitoringową oraz jesteśmy organizacją watchdogową, czyli strażniczą. Prowadzimy ponadto doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych. Tak. Stańczyk się tak dosyć... dowcipnie się kojarzy. Dosyć enigmatycznie brzmi pani fundacja, nie ukrywam, że... Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam zamieszczamy wszystkie nasze informacje, projekty, które prowadzimy. Co do tutaj opinii, że Państwo nie są funkcjonariuszami publicznymi, tudzież nie są Państwo osobami publicznymi. Pełnią Państwo funkcję publiczną, ponieważ pochodzą Państwo z wyborów powszechnych. Też przez Państwa decyzje przechodzą pieniądze publiczne, za które każdy z nas obywateli jest odpowiedzialny i za nie płaci, płacąc podatki. To zostało wytłumaczone Państwu przed chwilą, że nie. Jeżeli Państwo się nie potrzebują, mogę tylko jeszcze jedno zdanie? Tylko i wyłącznie jest formą wnioskowania. Decyzje o pieniądzach publicznych, ostateczne, zapadają na Radzie Miasta, dla wszystkich świętych. Tylko taka moja sugestia osobista już. Jeżeli Państwo się nie poczuwały jako osoby pełniące funkcje publiczne, czyli nie są osobami z wyboru, które poczuwają się jako osoby odpowiedzialne, wybrane przez obywateli, ja to rozumiem. Proszę Pana, poczuwamy się, ale nie musimy Panu dawać... Ale ja powiedziałem na samym początku, to jest dobrowolna ankieta, która zostanie potem wykorzystana i zostanie udostępniona w internecie dla wszystkich obywateli naszego kraju. Ale tak naprawdę to my nie wiemy, do jakiego celu to służy, bo Państwo, nie znam tej fundacji, nie, wejdę na Waszą stronę i ja nie... Zapraszam gorąco. Jeszcze jedna uwaga. Proszę Pana, jeżeli pracuje kamera, to ja mówię oficjalnie w swoim imieniu, myślę większości, że nie zgadzamy się na wprowadzanie bez naszej zgody tego do internetu.
albo w jakikolwiek inny sposób publikacji. Nie zgadzam się, jako Jacek Boś. Dziękuję bardzo. A jeszcze tutaj... Ej, czekajcie, to jest formalne, bo teraz już jakby z tytułu mojej pracy zawodowej... Dziękuję bardzo. ...z ochroną danych osobowych. Państwo powinniście mieć tutaj regułkę, żeby wyraźne miejsce do tego, aby osoba, która wypełnia tą ankietę, miała szansę się podpisać, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przypominam, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być dopowiedziana, dorozumiana. Czyli musicie mieć Państwo pod tą ankietą regułkę, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą i miejsce na czytelny podpis. Tego Państwo nie macie i w tym wypadku faktycznie nie spełniacie wymogu ustawowego, ustawy o ochronie danych osobowych i proszę to zmienić. Bo tutaj naprawdę rygor jest taki, że zgoda nie może być dorozumiana. Jeżeli jest jakiś błąd, oczywiście go poprawimy. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.